Cześć, ja nazywam się Kamil Choroszewski. Byłem każdym, jestem nikim, będę kimś. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym Was zaprosić do oglądania dzisiejszego materiału. No a będę odwiedzać tor w miejscu, w którym już byłem. Ale w tym mieście się okazuje, że są dwa tory. Ja byłem na torze w Jastrzębiu, a teraz jadę na kartodrom w Radomiu. Słuchajcie, pogoda powoli niestety się psuje, więc z przykrością muszę stwierdzić, że prawdopodobnie nie dam rady odwiedzić każdego toru w Polsce w tym roku. No ale odwiedziłem ich już aż 5, z czego jestem bardzo zadowolony. No a pewnie kolejne 5 zostawię sobie na przyszły rok. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym roku odwiedzić chociaż jeden tor, a najbardziej zależałoby mi na torze w Gdańsku, bardziej w Pszczółkach. No jeżeli pogoda się totalnie zdupcy, to zamiast na tor polecimy sobie na przykład na pitbajki, bo z tego co wiem, dużo osób chwali jazdę właśnie na pitbajkach, że naprawdę fajnie można się na nich nauczyć jeździć. Ej, no wygląda ogólnie spoko. Tylko, że no tak jak facet powiedział, no tutaj po mokrym nie pojedziesz i płacić teraz za wejściówę 160 zeta, żeby może zrobić z jedną sesję, to taki średni biznes bym powiedział. No a chłopaki są takie mało obiecujące. Też się chłopaki właśnie wahają, czy wjeżdżać, czy nie. No i nie ukrywam, że ja też się waham, ale tak kurde, na chwilę korci mnie, żeby wjechać. Nagrywam sobie te wypady na tor, ale jednak parę osób to ogląda i ktoś sobie włączy z ciekawości, zobaczy miniaturkę, bo może go zaciekawi, zobaczy pierwszą minutę, a nuda, nie jeżdżę na motorze, nie interesuje mnie, to wyłącza i zapomina. Ale oglądam sobie te statystyki i naprawdę jest parę osób, które czekają, oglądają te filmiki do samego końca i zastanawiam się dlaczego. Czy dlatego, że też jeżdżą na motorach i ich to ciekawi? Czy może dlatego, że znamy się i się zastanawiacie, co ja tutaj dalej nawydziwiam? Bardzo mnie to ciekawi, więc jeżeli masz odwagę, to napisz w komentarzu, dlaczego wytrwałeś właśnie do tego momentu. Nie wiem, co sprawiło, że wytrwałeś do tego momentu, że nie wyłączyłeś filmu wcześniej, ale jeżeli tak się stało, to chcę, żebyś wiedział, że jest mi z tego powodu mega miło, że dajesz mi dużą energię do tego, żeby właśnie nagrywać te filmiki nie tylko dla siebie, ale też i dla ciebie i dla naprawdę małej garstki osób.
I jeżeli te filmy tego typu wam się podobają, to też nie obrażę się, jeżeli zostawicie tak zwany dzwoneczek, czy dacie tego lajka, albo też zasubskrybujecie ten kanał. Trzymajcie się.